mamy święto organizacji pozarządowych, w tym wypadku z terenu miasta i gminy Skawina. Święto demokracji bezpośredniej. Budujemy społeczeństwo obywatelskie, wielokrotnie o tym mówiliśmy. Dzisiaj mamy święto tych organizacji, mają okazję zaprezentować się. Jak widzimy, cieszy się to sporym zainteresowaniem z jednej strony. Z drugiej strony oczywiście jako władze, czy uchwałodawcze, czy wykonawcze gminy Skawina, jest to jakby taki wyraz naszej wdzięczności za tę działalność, którą one prowadzą. Prezentowana wystawa to początkowy dorobek twórczy grupy seniorów działających artystycznie przy Towarzystwie Przyjaciół Skawiny. Są to pierwsze prace i można je nazwać przyczynkowymi do projektu, którego ogólna nazwa brzmi Ptaszki, Ptaki i Ptaszyska. Prezentowane prace są wstępem, natomiast ukończenie projektu planowane jest na wiosnę przyszłego roku. Bardzo się cieszę, że ten dzisiejszy dzień tak pięknie wygląda. Dla mnie jest to szczególnie ważna rzecz, ponieważ od zawsze starałem się wspierać organizacje pozarządowe i odkąd jestem zastępcą burmistrza, w sposób szczególny staram się wspierać i pomagać organizacjom pozarządowym na różny sposób. Udało nam się jakiś czas temu powołać Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych. No i to jest też efekt tej działalności. Te organizacje się rozwijają, jest ich coraz więcej, działają na wielu różnych polach. I myślę, że to jest bardzo cenne i ważne dla nas wszystkich, bo ta aktywność pokazuje, jak nasze społeczeństwo od dołu jest budowane. Dzień dobry. Moje nazwisko Zofia Jakubowska, jestem prezesem stowarzyszenia, a to jest członek zarządu Klaudia Ostrogórska. Spróbujemy troszeczkę opowiedzieć o naszym stowarzyszeniu. W skrócie, dużo i zwięźle. Więc nasze stowarzyszenie powstało na bazie Wspólnoty Wiara i Światło Kruszynki. Działamy w Skawinie ponad 35 lat, a stowarzyszeniem już jesteśmy ponad 10. Pomagamy osobom niepełnosprawnym, i tym małym, i tym dużym. Ktokolwiek do nas przyjdzie, wszystkich bardzo chętnie przyjmiemy. Naszym działaniem statutowym, tak jak nazwa wskazuje, jest pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Organizujemy dla nich wycieczki, wyjścia do kina, na basen. Organizujemy również raz w roku obóz dla naszych podopiecznych. Wyjeżdżamy wtedy na kilkanaście dni, gdzie organizujemy dla nich rehabilitację oraz różne ciekawe zajęcia. Generalnie mamy cel, żeby pokonywać bariery, jakie stawia dla nich życie, razem z nimi, jako ich przyjaciele i wolontariusze. Aby pozyskać pieniążki na ten nasz cel, bo nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego, nie mamy 1%, więc organizujemy kiermasze, organizujemy zbiórki publicznej i liczymy na dobre serca wszystkich sponsorów. Dzisiaj chcemy pokazać nasze właściwie trzy z wielu licznych atrakcji, jakie Wola oferuje. Mianowicie mamy Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu, mamy dziewczynki czy liderki z Galaxy Cheers, które są świetne i są właściwie wicemistrzyniami Polski. I mamy nowe stowarzyszenie Rozwiń Skrzydła, które jest skierowane do dzieci. A plotki donoszą, że jeszcze można coś skosztować na waszym stoisku. Czy to prawda? Tak, zgadza się. Na naszym stoisku można skosztować coś dobrego, swojskiego. Można zrobić sobie selfie na ludowo w oryginalnym wianku, w kotylionie. Istnieje możliwość rozpoznawania różnych zbóż, ziaren. Troszkę się pobawić. Można poszczelać z procy. Zapraszamy. To co, panie przewodniczący, chyba idziemy sobie zrobić takie zdjątko.
Panie burmistrzu, ja już byłem, selfie sobie zrobiłem, placek jest wspaniały, nie reklamuję, bo za chwileczkę pewno zniknie i pierwszy etap konkursu udało mi się przejść. Klub Jedynka zajmuje się przede wszystkim promocją zdrowia wśród mieszkańców gminy Skawina, organizacją różnych imprez sportowych. Prowadzimy 3 sekcje, siatkówki, lekkiej atletyki oraz aerobiku. Najbliższa impreza organizowana przez nas, jak widać tutaj w naszym tle, jest Górski Bieg Niepodległości 11 listopada, na który serdecznie zapraszamy nie tylko mieszkańców gminy Skawina. W tym roku nasza Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna Skawina 2 Korabiki obchodzi jubileusz 90-lecia działalności. W ubiegłym tygodniu świętowaliśmy właśnie ten jubileusz u nas na terenie remizy. Służymy ludziom już od 90 lat, tak jak powiedziałem. Jest to naprawdę dla nas bardzo duże wyzwanie. Tych wyzwań jest coraz więcej. Od niedawna ruszyliśmy z kopyta, że tak powiem, z młodzieżową drużyną pożarniczą. Na chwilę obecną mamy około 30 dzieciaków, którzy od dawna próbują, chcą, uczą się czy to ratownictwa medycznego, czy pierwszej pomocy właśnie, czy rzeczy związanych stricte z pożarnictwem, gaszenia pożarów. Jest to naprawdę świetna sprawa z tego względu, że zaszczepiamy to w dzieciach już, tak jak mówię, od najmłodszych lat. Nasz najmłodszy druh ma na chwilę obecną 4,5 roczku, a już jest bardzo zapalonym strażakiem, nie odpuszcza żadnej akcji. Dzisiaj podczas Dnia Organizacji Pozarządowych możemy zaprezentować właśnie naszą drużynę, która pokazuje to, co nauczyła się do tej pory. Przekazuje tą wiedzę swoim starszym, młodszym kolegom, którzy tutaj się pojawią. Stowarzyszenie Nasz Radziszów działa od 2002 roku, to już 15 lat. Najważniejsze zadanie, jakie udało się zrealizować, to odnowienie dworu dzieduszyckich w Radziszowie, gdzie stowarzyszenie ma swoją siedzibę. Od 2013 roku organizujemy w dworze wystawy stałe, czasowe, prezentacje teatralne, filmowe, spotkania dla mieszkańców, różnego rodzaju warsztaty dla dzieci i dla dorosłych. Organizujemy również konkursy dla wszystkich mieszkańców. Takie dwa sztandarowe to konkursy na najpiękniejszy ogród i balkon latem i drugi konkurs na najpiękniej udekorowaną posesję w okresie świąteczno-noworocznym zimowym. Przy okazji festynów, spotkań rozdajemy nagrody dla tych, którzy zwyciężają i są oni wzorem dla innych, którzy chcą dorównać i dzięki temu miejscowość staje się piękniejsza. Poza tym stowarzyszenie zbiera, przygotowuje materiały na temat dziejów wsi i tak została już wydana monografia Radziszów z dziejów wsi i jej mieszkańców w 2 tomach. Biuro Inicjatyw Społecznych to taka organizacja, której głównym celem, główną misją, główną ideą jest wspieranie mieszkańców w tym, żeby mogli jak najbardziej angażować się w sprawy swoich lokalnych społeczności, żebyśmy byli jak najbardziej zainteresowani tym, co dzieje się w naszych miastach i wspólnie organizowali się po to, żeby działo się w nich fajnie, ciekawie, interesująco. Dlatego pomagamy tutaj Skawinie, współprowadzimy Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Dlatego zachęcamy wszystkie grupy, które chcą działać w swoich miejscowościach aktywnie, chcą te swoje miejscowości rozruszać, chcą nadać im trochę więcej życia. Zachęcamy do tego, żeby się organizować, prowadzić różne wspólne działania, wydarzenia, inicjatywy i w tym pomagamy. Więc zapraszamy, jeżeli ktoś chciałby, żeby w swojej miejscowości trochę życia więcej tknąć, zaprosić ludzi do współdziałania i lepszego poznania się, to można od nas dostać w tym trochę pomocy. Jesteśmy stowarzyszeniem Razem dla Wszystkich. Działamy w Jurczycach. Razem ze Stowarzyszeniem Halerowczyków tworzymy dla całej miejscowości i wszystkich naokoło, dla całej gminy przestrzeń współpracy, rozwoju i integracji. Mamy nadzieję, że dołączycie do nas i będziemy mogli razem tworzyć
wspaniałą grupę ludzi, którzy będą działać razem. Jesteśmy stowarzyszeniem działającym na terenie gminy Skawina. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do brania udziału w naszych akcjach. W tym roku organizowaliśmy konkurs kulinarny, konkurs historyczny oraz akcję Bieg z flagą. W następnym roku mamy nadzieję, że dołączą Państwo do nas i razem będziemy wspólnie spędzać czas. Fundacja Wyobraź Sobie dzisiaj przygotowała 3 stanowiska właściwie. Świetny, magiczny labirynt, gdzie dzieci wraz z rodzicami mają okazję przeżyć właśnie taką chwilę adrenaliny, możliwość zaufania sobie. To na przykład jest okazja, by po raz pierwszy rodzic powiedział dziecku: zaufaj mi, poprowadził go. Kolejnym stanowiskiem jest tutaj tworzenie rodzinnej mapy marzeń. Tutaj dzieci wraz z rodzicami tworzą właśnie wszystko to, co ich interesuje, wszystko to, co lubią. Czasami po raz pierwszy mogą się dowiedzieć, kto co naprawdę lubi i poznać swoje właśnie marzenia. No i zamek dmuchany, także mamy kupę fajnych rzeczy, zapraszamy. Serdecznie witam Państwa, Fundacja Środowiskowa Dom Samopomocy Skawina, ulica Węgierska 5. Zapraszamy do stanowiska numer 12 i na naszą grę terenową. Oprócz tego przygotowaliśmy także występ taneczny, przygotowany przez panią Joannę Słukowską, naszą terapeutkę. Grupa zaprezentowała się w układzie muzyczno-tanecznym pod tytułem Czoko Czoko. Także przygotowaliśmy dla Państwa kiermasz naszych wyrobów, które przygotowują uczestnicy SDS Skawina. Dziękuję. Państwo, skawiński alarm smogowy działa od 10 miesięcy. Przez ten krótki okres czasu udało nam się zrealizować kilka z bardzo intensywnych działań, które przeprowadziliśmy w naszej gminie. Po pierwsze, udało nam się zainicjować uchwałę, przyjętą już przez radnych miejskich o zaleceniach dla burmistrza i kierunkach działań antysmogowych w gminie Skawina. Cieszymy się tutaj ze wsparcia gminy, ale jeszcze jest wiele do zrobienia i o to właśnie ciągle zabiegamy. Dzięki naszym działaniom już w tym roku Urząd Miasta przeznaczył z własnych środków 1 100 000 na wymianę starych palenisk. W przyszłym roku zadeklarowano i w następnych latach, co ważne, prawie 1 500 000. W tym roku spotkacie Państwo również na ulicach naszego miasta strażników miejskich, którzy będą ogłaszać przy najwyższych stężeniach informacje o wysokim stężeniu pyłów zawieszonych w powietrzu, które są szczególnie szkodliwe dla osób cierpiących na choroby układu oddechowego, układu krążenia oraz osoby z niewydolnością oddechową. Dla kobiet w ciąży informacja będzie przestrzegać przed wychodzeniem na zewnątrz w takie dni z najgorszym stężeniem. Reprezentuję Stowarzyszenie Prawicowy Blok Samorządowy. Z naszego stowarzyszenia wywodzi się wiele znanych osób, w tym momencie pełniących pewne funkcje również w gminie, takie jak przede wszystkim pan Piotr Ćwik, wojewoda małopolski, pan wiceburmistrz Norbert Rzepisko, pan Witold Grabiec, przewodniczący, no i można by jeszcze wiele wymieniać. No w tej chwili nasza działalność skupia się na organizowaniu charytatywnych turniejów, to teraz zbliżamy się, właśnie w tym miesiącu będziemy też organizować taki charytatywny turniej. Już rok rocznie turniej tenisa stołowego, gościmy też dzieci polskie z Litwy. W tym roku organizowaliśmy Dzień Żołnierzy Wyklętych, nie tylko dzień, ale to była cała dłuższa akcja. No i wydajemy gazetkę Skawińskie Echo, spotykamy się co miesiąc, najczęściej w ostatni czwartek miesiąca w Zespole Szkół Katolickich o godzinie 18:00. Zapraszamy wszystkich chętnych. Reprezentujemy Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast, istniejące od 20 lat. I jako jedna z nielicznych jednostek samorządowych mamy międzynarodowe kontakty. A to są właśnie Słowacja, Czechy, Ukraina, Wielka Brytania, Niemcy,
No i na tą okoliczność nasza działalność jest bilateralna, to znaczy w ten sposób, że przyjeżdżają partnerzy z tamtych miast, my ich odwiedzamy również, więc jest to bezpośrednia wymiana doświadczeń, a zarazem bardzo mocno jest rozkrzewiona współpraca, jeżeli chodzi o młodzież szkolną konkretnie, i to na terenie gminy, we wszystkich szkołach, a zarazem też między innymi z Przemyślanami z Ukrainy, gdzie 18 została zakończona została wycieczka czterodniowa do Niemiec, do partnerskiego miasta Hirt. Proszę wierzyć, że jest to działalność ze wszech miar pożyteczna, jakkolwiek mało znana, i można byłoby spróbować sondę przeprowadzić, ile osób w Skawinie słyszało o partnerstwie, a ile nie. A szkoda, bo zapraszamy zarazem, liczymy około 130 członków i ciągle się ta ilość powiększa. Szanowni Państwo, Skawina według Światowej Organizacji Zdrowia w 2016 roku została sklasyfikowana na 12 miejscu pod względem najgorszego powietrza. Zmieńmy to, możemy to zmienić i te zmiany są możliwe. Musimy tylko zmienić priorytety. Szanowni Państwo, nie może być tak, że nasze zdrowie i życie jest gdzieś zamiecione, a na pierwszy plan wychodzi tylko interes ekonomiczny. Musimy wspierać najuboższych i to też zainicjowaliśmy już w tym roku. Władze miasta spotkały się w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie. Są planowane działania na poziomie krajowym. To wszystko dzięki takim inicjatywom oddolnym. Robimy to społecznie, robimy to dla nas i dla Was. Pozostaje tylko się przyłączyć. Nie szukajmy wymówek. Jak ktoś powiedział już dawno, kto chce, szuka sposobów, kto nie chce, szuka powodów. Chcielibyśmy zmienić ten katastrofalny stan powietrza w gminie Skawina. Zapraszamy.